Wiecie co, siądźcie sobie, to od razu wszystkim wam podam zasady dotyczące rozpalania ogniska. A wy do was pójdziecie tam, ale... To jest Tak. Do Natalii. Spaliśmy półtorej godziny. Ej, ja to, jak to leci Natalka? Do Oliwii chyba. Do Oliwii, bo przecież ja od, my odsyłamy ich do ciebie. Tak, dowiecie się, jak robić stosy ogniskowe, jak je układać, co jest potrzebne do rozpalenia ogniska i takie podstawowe rzeczy na temat właśnie stosów. No to może na początek chciałabym wam powiedzieć takie trzy podstawowe warstwy każdego stosu ogniskowego. To ognisko gwiazda przydatne, jeśli należy nam na oszczędnym użyciu opału lub na niewielkim ogniu. Ogień pali się w środku gwiazdy. Stosowanie do potrzeb podsuwa się płody do środka. Można je odciągnąć na bok, jeśli chcemy gotować nad żarem. Dla ogniska tego rodzaju zaleca się zastosować twardego drewna. Takie ognisko tworzymy w przypadku, gdy chcemy zaoszczędzić na opale lub gdy zależy nam z różnych względów na utworzeniu ogniska dyskretnego. Przydatne, jeśli zależy nam na oszczędnym użyciu opału lub na niewielkim ogniu. Ogień pali się w środku gwiazdy. Stosownie do potrzeb podsuwa się kłody do środka. Można je odciągnąć na bok, jeśli chcemy gotować nad żarem. Dla ogniska tego rodzaju zaleca się stosowanie twardego drewna. Takie ognisko tworzymy w przypadku, gdy chcemy zaoszczędzić na opale lub gdy zależy nam z różnych względów na utworzeniu ogniska dyskretnego. Układ polan jest niezwykle prosty. Wszystkie grubsze patyki układamy promieniście tak, by stykały się w centrum. Tam pali się ogień. Gdy płomień staje się zbyt wielki, nieco odsuwamy gałęzie na zewnątrz. Dziewczyny, ale to mają być... Przepraszam, dobra, wystarczy tak naprawdę. Już nie musisz dalej czytać. To mają być grubsze. Z takiego patyku na to nie robię. Mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy o rozpałce. Marta, płonę. Widzę. Gdzie jest moja? Tutaj ma ten. Gaście! Mogę to spać? A jak się jest takie lepiące, to się nie jest dobre, tak? Takie? One powinny być twarde. Moje już powoli jest twarde. Tego zrobimy na kolejny. No, to jest dobry tam.
czasy ognia. Czerwi sobie spróbuj. W czasy ognia. Nie wiem. Ciągniska. Ej, a dżemu nie powinno się też ugotować? Nie mam to zjeść? Tu. Czasy ognia będziemy robić. Będziemy robić czasy ognia, ja mówię. Ej, Wiśna. To już jest ostatni ten grupa, nie? Okej. To mamy do wykorzystania całą mąkę. Dajemy trochę soli. Taką szczyptę. Wlewamy wodę, tak jak było zimą tej wody. Wiedziałam, że miałeś wodę. A mąkę tej wody. Cytrynową. Jeszcze lepiej. Będzie ze smaczkiem. Ja idę ją wypić. Chyba to wystarczy. Ok, teraz musimy ugnieść ciasto. Kto chce ugniatać? Trzeba do tego. To jest las. To właśnie jesteśmy na punkcie u Oliwii. Tak. Oczywiście nie nagrywam. No i ogólnie ona robi ciasto. Tak. Może trochę głośniej gadaj. Nie. No i ogólnie jest super, świetnie. Jesteśmy właśnie na survivalu. No. I otrzymałam kamerę. A ja nie. Ale miałaś aparat. Przez chwilę. Czyli mi się wydaje, że trzeba będzie wody. Byliśmy na parku linowym. Nie lepiej. Wody trzeba. Właśnie to ma takie być. Mówię serio. Daj. Tylko, że jest no, bardzo i mało. I na parku linowym było super. Jesteśmy właśnie na survivalu. Na punkcie, w którym chyba robimy ciasto. Mówiłem. Nie jestem tego pewna. Dobra, nie będę się. Obok mnie stoi Bolek, który zrobił piękny hałas. Co? Tutaj macie już ciasto? Mhm. No. Dodaliśmy trochę. Tak trochę sobie wrzucimy. W ogóle nie lepiła. Okej, okay. Super. Oliwia. Okej, okay, to teraz bierzecie sobie takie. No troszkę większe, o takie wielkości ciasta i lepicie takie, a takie? Takie małe placuszki, no akurat takie małe placuszki, żeby były takie dość cienkie, nie muszą być jakoś super super cienkie, tylko żeby nie były też za grube. No i jak ulepicie, położycie je tutaj, no gdzieś w jedynie takiej wielkości, żeby były. A może żeby taki? No też może być, to się zrobi wcześniej trochę, niż to potrzebne. No, mogą być takie super cienkie, to się szybciej zrobią. Nie trzeba będzie. No, to możemy je jeszcze przygnieść. Wiecie, tak jak się. No. No to ja to robię. Tylko nie wiem, czy one nie podpadają między tym, między drutem. Ale jak będą duże i cienkie, to chyba nie. Może być takie? No, akurat. I cieniutkie. A to ci nie paliła, Oliwia? Ona parzy. Ale no, paliła, ale coś nie parzy. Sobie robić jeszcze takie placuszki, takie więcej? Całe do ciasta. Mniejsze je róbcie. Większe trochę. Mniejsze. Większe przecież nie będą tak. Ale to jest. To jest porządne. Jeszcze. Mogą się.
Nie ma sensu, żebyś się grzała, a on będzie zupełnie. Oliwia, mów coś. Robię wam podpłomyk i jedno się właśnie spalił. Nie złapali się. Co wtedy? No. Nie, bo wtedy nie było nic. O, przeniosła to wszystko na inne drzewo i... Okej. Okay. Przynajmniej zrobiłaś, masz zaliczone. Aha. Przyszliśmy z Agnieszką, biegli tam na obóz. Alfie wziął ten pożar. My z Agnieszką żeby zorientowaliśmy, że biegli. Tam na leciały to chyba dobre. Nie. Tylko, że za wcześnie później wybiegliśmy z lasu. Bo schowaliśmy się w lesie, zgasło światło i od razu rurę puściliśmy i nas złapali, ale też było bardzo wodę. No właśnie dlaczego? Nie mógł. Może tak, ale to był Eryk. Eryk wie, że to było napalenie. Z tego co słyszałem, to był bardzo. To? Eryk, taki drugi. Spałeś się z nim w pokoju?